witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 24 października. No trochę późno już na tą robotę, co będę robił. No ale trudno, no sialiśmy wczoraj w takiej gęstszej mgle jak teraz. Sialiśmy jeszcze ostatnie hektary. Zboże mamy posiane. Całą pszenicę już jaka była do posiania jest posiana. Zostało tam raptem może 20 kilo, więc to co było zaplanowane w kilogramach zostało wysiane. Tak, przedwczoraj orkanowałem tutaj gorczycę. Tu jest ponad 2 hektary pola. I tak, została zorkanowana. Tato będzie ją orał dzisiaj albo jutro. Zależy, kiedy się tam wyrobi jeszcze z jedną robotą. Więc ja orkanuję, bo jest już za duża na talerzówkę. Ona zaczęła już łodygi się, żylaste, zrobiły się bardzo żylaste, już takie zdrewniałe i ciężko talerzówką ją pociąć, bynajmniej tą talerzówką, co ja mam, więc radzimy sobie jak możemy, więc żeby nie było później jakiś tam przy orce postanowiliśmy w tym roku jak nigdy zorkanować, zobaczyć jak to pójdzie. Do tej pory wszystko talerzowaliśmy, ale w tamtym roku było już tak, kępy się porobiły, bo też późno żeśmy ją orali. No i w tym roku spróbujemy, jak wyjdzie to z orkanem. Orkan uruchomiony po 15 latach, max 15. Co najmniej 12 lat stał. Co tam? Co najmniej 12 lat stał, max 15. Nowy, kupiony w gospodarstwie był. 89 roku bodajże. Orkan. Farba jeszcze w oryginale, blacha dorobiona, opony podmienione, bo tu są opony, to jest bodajże od Żuka, tamto od Warszawy, jakoś tak. Potrzebne było do kombajna zbożowego, więc tu się wstawiło tylko na taki czas przejazdu nim z wiaty do wiaty. No a teraz akurat się przydaje. Blacha wstawiona, specjalnie tak zrobiona, żeby rzucało za nas, nie w górę, bardziej bezpiecznie. Tutaj jeszcze są dziury, bo były takie pod spodem kierownice tutaj zrobione, nie wiem czy będzie widać, taka kierownice były 4 sztuki, żeby kierowały wyrzut tej masy zielonej, no ale tutaj do gorczycy nie potrzeba. Nic, ja się biorę za rozkładanie maszyny. Nie wiem czy niektórzy ludzie może nawet nie będą wiedzieli co to jest, nie wszyscy znają taką rzecz jak orkan. Muszę się czymś wspomóc albo go przyciągnąć, zobaczyć. Dobra, muszę go jakoś sobie przyciągnąć. Tutaj. Do transportu jest złożony. Rozkładamy sobie go, żeby szedł z boku traktora. Jak się na równym stanie lub lekko z górki, to idzie to bardzo prosto. Naprawdę. Orkan. Powiem wam tak, jak jest słaba masa zielona, dużo mocy nie potrzebuje, aby tylko go rozbujać. Ale jak już jest masa zielona gęsta, wysoka, dużo jej jest, no to już się robią schody. Traktor już wtedy ma ciężko, ale to też zależy jaka wysokość cięcia, tak? Na tamtym polu mogłem sobie pozwolić bardzo nisko, a na tym już sobie tak zbytnio nie pozwolę, bo tu już górą, tu nie widać, bo jest duża mgła, górą są kamienie, piach, żywy piach i kamienie i no wiadomo, w ramach bezpieczeństwa wolę nie ryzykować tak nisko. Co jeszcze? Stopka dokręcona, żeby nam nie opadła. Co jeszcze? No nie doczyściłem go, bo już było ciemno, była 23, jak kończyłem. Jeszcze sobie go ustawimy niżej. Przesunąłem sobie o jedną fasolkę, o jedno oczko w bok, żeby szedł bardziej z boku traktora, bo tak idzie przy kole i kołem gniotę, kołem tak 10-15 cm gniotę tą gorczycę, którą sieka. I wtedy zostaje taki żyt. Wszystko jest taka, a zostaje żyt takiej wyższej. Prześwit zaraz ustawimy. No i co? Ja się biorę do pracy. I jeszcze wam materiał jakiś z tego nagram. Wałek wyłączony. Muszę wykonać jedną rzecz. A mianowicie taką, że trzeba zasłonić przedni grill wjeżdżając w gorczycę. Zasłania go tylko na chwilę, na czas przecinki przez środek, gdyż no cały płatek z kwiatka wpada nam w
wpada nam i bezlitośnie zapycha nam całą chłodnicę. Nawet nie dojedzie się do końca, chłodnica zapchana. Ona już przekwitła, gdzieniegdzie już idzie w nasiona, ale jeszcze gdzieniegdzie jest ten kwiatek. I trzeba o to zadbać, bo można łatwo sobie traktor załatwić przez głupotę, jak ktoś nie sprawdza temperatur. Jest zimno na dworze, więc traktorowi nic teoretycznie nie będzie. Tak mu na chwilkę przysłonimy dolną część. O, tutaj będzie sobie ładnie szła pod spód. Mu nic nie będzie. Tu wlot mu wystarczy na razie. Przetnę sobie poprzeczaki. Przetnę sobie po długości. Wtedy to ściągam i już jeżdżę po normalnie po śladzie ciętym jadę, a tu koszę, tak? No teraz jechałem odwrotnie, żeby sobie to dorobić. Co jeszcze? Gorczyca, no ja tak jak mówiłem, już przekwitła, już idzie w nasiona. Już się robią małe strąki, można tak to nazwać. Po co siejemy gorczycę na poplony? Gorczycę na poplony siejemy po to, gdyż ona zapuszcza bardzo długie korzenie. Korzenie nam, jak to powiedzieć, przecinają tą ziemię, przecinają podeszwę płużną. Spulchniają tą ziemię, mamy masę zieloną organiczną, czyli nawóz, jak to przegnije. Co jeszcze? Częściowo ludzie mówią, że odstrasza szkodniki, robaki, częściowo mówią, że nie. No po prostu my ją siejemy już z 40 lat, tato sieje, albo z 50, no tam ile gospodarzy, tyle ją, ile lat gospodarzy, tyle ją sieje. Inni ludzie sieją co innego, nie wszyscy siali u nas we wsi to, bardzo mało osób, my tylko i jeden, drugi taki gospodarz, można powiedzieć konkurencyjnie, hektarowo, ale on siał bardziej bobiki, takie inne poplony, my siali zawsze gorczyce, normalnie robimy podorywkę, dajemy mocznik. Mocznik, no zwał jak zwał, gorczycę, mieszamy to w naszych proporcjach, rozsiewamy to, bronujemy to i ona sobie rośnie i dajemy ją pod ziemniaki, pod buraki i dajemy ją, jak jest już na przykład pszenica po pszenicy, no bo też tak się zdarza na niektórych kawałkach, o zimę, pod o zimę, więc dajemy tak. Gorczyca nam, tak jak mówiłem, spulchnia glebę, napowietrza glebę, daje dużo masy organicznej, odstrasza szkodniki i powiem wam, nawet dziki nie lubią, nie pałaszują nam tego terenu. Jak widać, robota skończona. Mamy wpół do piątej, czyli 16:30. Robota skończona. Trochę oczyścimy sprzęt, bo to masakra. Sprzęt już znowu zostaje chowany. W domu jeszcze go albo opłukam, albo wydmucham powietrzem, jeszcze się zastanowię. No co do roboty, no robota skończona. Widzicie, ile tego się wszystkiego nazbierało. Trzeba to ładnie rozrzucić w miarę tak, żeby przy orce się nie pchało. Jest trochę zabawy. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Już sobie przypomniałem. Co do gorczycy, no gorczycy u nas tak nikt nie wsiał w okolicy, jedynie ten drugi gospodarz, taki areałowo podobny do nas, siał bobik, a tak ogólnie nikt nie siał. Nagle rok temu i w tym roku widzę, no i dwa lata temu zaczęli tak ludzie siać gorczycę na poplony, ale ta gorczyca im nie schodziła. No i się tego, wszyscy się dziwowali, czego ta gorczyca nie schodzi. Tak wiecie, trochę tu, trochę tam zeszła. Zeszła sobie jak chciała. No i co? A no to dlatego, że oni siali samą gorczycę. Nic nie dawali, wiecie, ściernia została. Tam podorywkę zrobili po ścierni. Słoma do rozkładu potrzebuje azot. Tak, więc tego azotu było mało, oni posiali tą gorczycę, zabrunowali to. No i co, no i myśleli, że to będzie, tak, a to nie tędy droga, trzeba najpierw urobić.
No znaczy najpierw urobić. Najpierw zrobić podorywkę. Jeżeli ktoś robi podorywki pługiem, no to później zbronować. Wymieszać na przykład z mocznikiem gorczycę i rozsiać rozsiewaczem, gdyż to wtedy skutkuje tym, że i gorczyca ma minerały do rośnięcia i słoma ma azot do rozłożenia się, tak? To jest proste i logiczne, że rzeczy, które się rozkładają, potrzebują azot. No więc ludzie tak siali te gorczyce 2 lata temu, rok temu i w tym roku. Tak trochę mnie to śmiechowało, no jak u nas taka gorczyca duża, u nich kurczę schodziła jak chciała i to nie wszędzie. Nieraz w ogóle nie skiełkowała, mówi szkoda kasy na te poplony. No ale co, no podpatrzyli i wiecie, i się uczą, nie? Nie mówię, że człowiek jest tam, wszystko wie i wszystko umie. No ale każdy się tam uczy na błędach. Jeden od drugiego coś podpatrzy i tak to jest. Robotę trzeba sobie w różnych przypadkach udoskonalać. Co do gorczycy, gorczyca też nas obowiązuje nie tylko dlatego, że daje nam poplon w formie takiej, że ziemia odpoczywa, ziemia no, jest napowietrzana, tak, przez te korzenie spulchniana, ale też obowiązuje nas poplon, bo mamy powyżej 15 hektarów, a nie uprawiamy łubinu i musimy siać poplony, tak? No to też zawiera do punkt jest do dopłaty, tak? Jeżeli tego nie spełnimy, no to już nam utną na dopłacie. Więc część poplonów, jakie my siejemy, tej gorczycy, to jest właśnie na dopłatę, żeby nam nie dali kary. A druga część tych poplonów to jest po prostu poplony nasze, tak? Po prostu pod następne uprawy. Więc nie wszystkie poplony, jakie mamy posiane gorczycowe, są za kasę, tak? Są poniesione koszta, ale to później się oddzięcza plonowaniu innych roślin i kulturze pola. Bateria mi padła w GoPro. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak jest zbudowany orkan. O, gdzieś na kamień trafiłem. Jak jest zbudowany orkan, to jest taki wał, na którym są, to jesteśmy od tyłu oczywiście, noże. Widzicie, musiałem trafić na kamień. No tak. Noże i te noże pod wpływem obrotów ścinają. One są na przemian poukładane. O, tu drugi kamień. Widzicie? Tu dużo nie trzeba. Akurat go czyszczę, to wam pokażę. No i one się obracają, one się prostują siłą odśrodkową i ścinają. Dziś musiałem w kamień zawadzić. To jest chyba do wyważenia. No ja już sobie kończę ogarniać sprzęt. Tym akcentem się z wami żegnam. Do następnego razu i cześć.